Zabawki z dawnych lat, którymi być może teraz dzieci nie chciałyby się bawić, ale które mają swój urok i były ważnym elementem w życiu najmłodszych jeszcze nie tak dawno temu. Taką wystawę prezentuje od piątku Chorzowski Skansen. Otaczamy się tymi przedmiotami, które tak naprawdę za rok, za dwa przestają być dla nas użyteczne, bo musimy ściągnąć aplikację, musimy coś zaktualizować, albo już mamy kolejny model PSP chociażby. Natomiast te zabawki pokazują, że warto mieć takie przedmioty. No, klocki są ponadczasowe. Mamy tutaj klocki, mamy misie, które ratują z niejednej opresji i współczesne dzieci. Mamy sklepy zabawkowe. Sklepy zalewane są przedmiotami, które już po kilku latach wyglądają na mocno zużyte. Taki wózek wyprodukowany w fabryce wózków dziecięcych Poraj koło Częstochowy ma już około 70 lat i dzięki konserwacji przetrwa pewnie drugie tyle. Sam wózek jest tak naprawdę skonstruowany z sklejki trzywarstwowej, lakierowanej. Elementy były pierwotnie niklowane na kołach, co też ciekawe, bakielitowych. Choć żeby dać drugie życie starym zabawkom, trzeba się napracować. Prace były naprawdę skomplikowane, dlatego że obiekt posiada elementy metalowe, które były bardzo mocno zardzewiałe. Pierwotnie były niklowane, z niklowania praktycznie nic nie zostało. Jedynie wiemy o tym z dokumentacji albo z katalogów, które w tamtych czasach funkcjonowały. Jak pokazuje ta wystawa, którą będzie można oglądać do połowy czerwca 2023 roku, takie zabawki nigdy się nie zestarzeją, bo dzieci nadal bawią się misiem, lalką czy procą.